Dajcie sobie Sonic White i zaczynamy robić już ostatniego 14 płaścika barzy do bazu. No i klikamy do szczeliny. Zaczynamy w szczelinie na kurny 68.7. I po prostu tam słuchamy jakąś kurnę. Gdzie to? I niby czujemy tam uderzenie. No i zemdlejemy na 10 sekund, na szczęście nie na, nie w sumie, a bo my mamy cenę na 98%. No fajnie. Gdzie ja mam miksturkę? Tu. To wielebnego i właśnie musimy z nim. Nie mówi, że to on nam tam pomógł. I dobra, musimy zaraz z Jimem. To. Czyżby już było to? Udaj się do baru. Pojedziemy do baru. Jeszcze quest dodadzą. To nie powinna być kontynuacja tego znaku. O ludzie, gdzie ja weszłem? Sorry. To powinna być kontynuacja tego questa, żeby dodali więcej, a nie to tu lipa by było. Bo każdy zrobi te questy w parę sekund. Z barmanem? Tak, mówimy, że można tu niby odpocząć. I teraz mamy. Powiem, że stoika na prawo. Barman zaraz podaci coś na przeźwienie. Mamy jakiś stolik. O, tu mamy stołek. Siadamy, wyjrzymy do najlepiej. Mi się to tłumaczymy. Ta druga. Nie ta pierwsza, bo coś jeszcze się stanie. Nie mówię, że nie da rady, że musimy się do kogoś udać. No i z tego co wynika, musimy iść do domu pogrzebowego. Tak? Idziemy teraz do domu pogrzebowego. No to się. Idziemy do tego całego domu pogrzebowego. Chodzimy, idziemy do. Mówi, że zna się na ranach. Mówi, że mamy tam jakieś zadrapanie. No i nam mówi, że źle jesteśmy tam zaznaczeni itp. I mówi, że mamy po prostu wypiernić, że brzydko mówiąc z tego miasta. Musimy iść teraz do biura. Tylko to było biura szeryfa. Dobra, biuro szeryfa to już idę. Biuro szeryfa jest tutaj. Pewnie chodziło o dom. Nie wiem, czy chodziło tutaj. Może gdzie mamy teraz iść? O, krótka notatka. Nie piszą niby w tym questownicy, że mamy iść do biura burmistrza, ale do musimy iść do domu szeryfa, nie? No i czytamy notatkę i mamy
Jakby taka wiadomość, że mamy po prostu stąd sobie iść. Mamy poszukać pomocy, gdzie indziej mamy niby iść teraz do banku. No i właśnie pójdziemy teraz sobie do banku. No i wbijamy sobie do banku i niby mamy iść spod kogoś tam naznaczonego, no i naznaczony on właśnie jest tutaj. Jeśli pytam, kim jest, to się mówi, że jest właśnie tym całym naznaczonym. I właśnie musimy iść do kuźni. Rzuc mu chodzi. Dobra, idziemy do... A, zawsze mi się myli. Kuźnia jest gdzieś tu. No i znów mamy tego tutaj naznaczonego. Dobra, on dalej tu jest. Idziemy teraz do więzienia. Oj, Alonso, mówię, piszę do ciebie, że później zrobię ten odcinek itp. Pisz, dobra. Idziemy teraz do więzienia. Poszli psów w quest logu. Znowu tego naznaczonego. Wiem, ktoś tam mówi, że mamy się coś tam podać, coś tam z tyłu. Mamy iść do sklepu. O, gdzie? Jeśli napiszesz z tymi milionami, to normalnie cię zatłukę. Idziemy do sklepu. I znowu mamy naszego naznaczonego. Ale on ciągle nas tam nęka, więc... Nie mam, a jakbym miał, i tak bym nie dał. 7 milionów, co ja kurde, kasa sklepczyka. No i mamy tu wielbnego Jima. Właśnie mu opowiadamy, że jakiś tam ktoś za nami chodzi. Trzymaj go jakoś, zaczynam, proponuję zrobić jakąś pułapkę. No i zastosuj się do rad wielebnego. Teraz ci wykażą nam iść do opuszczonej kopalni. Kurde, gdzie jest ta opuszczona kopalnia? No, ludzie, tego na 3 godziny szukał. Bardzo potrzebne, no bo człowieku, zarób sobie. Ja sam taki gracz po prostu niby mówię, że od razu, ale tak nie mówię. Mamy opuszczoną kopalnię. To musimy się dojść do Anny Gibbs. Anna Gibbs. Tak, to jest ta Anna Gibbs. No i co z tego, że on spadaj? Jezus. Pytam się, nie ma czy nie ma kartki ołówka, mówi, że ma. Da, musimy znaleźć jakieś lustro przyby, żeby po prostu odrysować ten dziwny kształt. Właśnie teraz musimy się udać do Lucky Lucka. Na pewno lepiej było 5, 7 milionów, teraz chcesz 5. Widać, że wciskasz. Ja tu myślisz, że łatwo zarobić parę M. No i tu mamy Lucky Lucka.
Tu. Tu jest. O, tu jest szyba. Widzimy. I odrysujemy. Przerysowaliśmy ten cały kontur tego naszego znaku i musimy użyć jakichś kawałków drewna. I teraz wyjść udajemy do ogniska. Ludzie po prostu potrzeby youtuberskie w Margo 5M. Co jest ten kurde? Kasa bankowa. Ale quiet, nie przejmuj. Mamy niby jak do jakiegoś ogniska pójść. No to jest ognisko chyba te. Bierzemy. No i po prostu odwzorcowaliśmy ten cały rysunek i teraz mamy wrócić do Jima. Dodaj więcej questów, będę mógł zrobić. Co teraz? Na pewno ma jakiś plan, bo będzie tam na dworze mi się coś. O, to jest ten, ale żebym pomylił. Mówiliśmy, że właśnie zrobiliśmy ten cały znak z drewnem, że można wykorzystać starą kopalnię, a my w questowniku, czyli nas dostajemy w zasadzie do opuszczonej kopalni. Opuszczone kopalnie. No ludzie, gdzie ja idę? Tu jest opuszczone kopalnie. No i wchodzimy do środka. No coś musiałem coś zrobić. Juniorze. Teraz mamy spróbować zostawić pułapkę. Mamy. Uszkodzić belki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze jedno. Byśmy wszystkich nie zrobili. Jeszcze jedna belka. Gdzie jest ta jedna belka, pytanie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, tu jest. Quiet, nie laguj mi teraz. Dobra, dalej, quiet, rusz się. Tu jest ostatnia belka i już. I teraz mamy. Gdzieś ukryć. O, wózek, może tu. O, chowamy się w nim. Dobra, tam mam odwrócić jego uwagę. No i uciekamy mu teraz. Wielebnego zapytać sobie mu o tym wszystkim powiedzieć, co się tam stało, myśmy go tam jakby uwięzili.
Ten. No i w tym momencie jednak kończymy questa. Gdybyś miał chwilę wróć do mnie. A, czyliśmy i skończyli tego questa, czy to nie będzie jeszcze kontynuacja, ale... Żeby dostać jedno pióro z tego questa, no to już... Strasznie dziwne. Czyli jednak, jak tu mówisz, mamy wrócić do Lorei, czyli coś będzie... No i... Skoro już dodadzą nowego questa lub coś w tym stylu, to się wtedy widzi... My wtedy się widzimy, bo że nagram coś z Juniora, no i to było na tyle w tych questach wszystkich. Jeśli będzie nowe, to oczekujcie. No i cześć, pa. A na koniec pamiętaj, jeśli film ci się spodobał, zostaw po sobie lajka. A także zasubskrybuj mnie, jeśli tego nie zrobiłeś. Zrób to teraz. I zapraszam was do kolejnego filmiku oraz